Witamy w drugim dniu spotkania majowego Agnieszki Tadeusza Wolny. Jeszcze trwa konferencja. W drugim dniu spotkania majowego Agnieszki Tadeusza Rolnika. Trudne, bo pamiętacie, o czym na początku zacząłem wykład? Narkoty. I mieliśmy tak, Andrzeja Kawkę, doktora Huberta Czerniaka. No Hubertowi Czerniakowi nie da się przerwać. 2 godziny, a potem pytania. Gdybym mu już po prostu tych pytań nie skrócił, to by było chyba następne 2. Potem był Andrzej Kawka. Witaj, jesteśmy u Tadka Rolnika. Imprezka bardzo fajna, udana. Bardzo dobrą kuchnię pana Tadeusza, żony Agnieszki. Bardzo dużo ludzi. Bardzo jesteśmy wszyscy zadowoleni. Naprawdę ciekawa wiedza. Bardzo miło przybyć. No jest super, jest naprawdę mega. Zapraszam serdecznie, Łukasz Matek. Trzeba pana mi szepcze do ucha, by uratowała życie tylu już ludziom. Natomiast na końcu za Jerzym Ziębą wystąpił Marcin Knop, który po prostu ma tak przeciekawe tematy i takie duże doświadczenie w kwestii żywienia i... No i wspaniałe, i polecam na surowo. To jest wzrost zachorowań na boreliozę. Torrador z Hiszpanii, którego przed chwilą widzieliście, prawda? I ja kończę. Dlatego, że prelegentów jest moc i coraz więcej przybywa nowych, a co jeden to lepszy. No a dzisiaj to w ogóle, ja myślę, jak ta niedziela będzie wyglądać, nie? Ja się śpieszyłem trochę w sobotę, ale dzisiaj mieliśmy w ogóle na bogato. I dziękujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom, tym, którym pomagali mnie w kuchni mojej żonie, i zapraszam na wydarzenie sierpniowe na Dożynki.